Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie 21 sierpnia 2019 roku. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie i gorąco pozdrowić oraz podziękować za wiadomość pani Agacie oraz panu Jackowi, którzy do mnie napisali. Jest mi niezmiernie miło i gorąco was, państwa, pozdrawiam. Dziękuję za wiadomość, przeczytałem. Jest mi bardzo miło, dlatego też pozwoliłem sobie pozdrowić was publicznie. Sprawa numer 2. Do takiej bieżące sprawy szybko i przechodzimy do sedna sprawy. Napisał do mnie pan Józek Cichutki zapytał, czy go zablokowałem. No, jeśli coś zbroiłeś, to zablokowałem. Faktycznie zablokowałem, nie pod tą nazwą, ale pod inną, ale pamiętałem tę nazwę. Akurat ostatnio blokuje bardzo mało ludzi, tak mi się przypomniało, że to jednak ty. Odblokowałem ciebie, ponieważ no napisałeś, to znaczy, że być może niczego złego takiego nie zrobiłeś. Jeśli czujesz skruchę, no to okej, no to super, ale pamiętaj, jeśli faktycznie jesteś hejterkiem, no to dostaniesz banika, takiego już wiesz. I teraz, moi drodzy, ale posłuchajcie teraz, bo teraz to dopiero będzie tekst. Szanowny pan Darek napisał, dlaczego mój komentarz został usunięty? Ten pewnie też zostanie, bo nie zgadzam się z tobą i zostawiasz tylko te, które tobie odpowiadają. Taki to jesteś super i jacy to Polacy są super za granicami. Nieprawda, wiesz to doskonale, skoro mieszkasz za granicą, tak jak i ja, wiesz jaka hołota tu przyjeżdża, więc nie pieprz głupot. I właśnie, drogi kolego, za to nie pieprz głupot dostałeś bana. Ponieważ ja sobie nie życzę, żeby nadpobudliwi, opryskliwi, niekulturalni ludzie tutaj się udzielali. Dlatego jeśli chcesz napisać konstruktywną wiadomość, jakąś opinię, że nie zgadzasz się, konstruktywną krytykę, to napisz to w sposób kulturalny, a nie w sposób hejterski. Bo tutaj nie ma miejsca na to. Nie ma miejsca na hejtowanie i nie ma miejsca i nie będzie. Także tutaj nie ma szans, żeby takie komentarze się przedostały, żeby ty były. Po prostu dostałeś bana. Być może został twój komentarz usunięty, ale wątpię, ponieważ ja nie usuwam komentarzy. Ja daję od razu bana. Ponieważ jeśli ja bym usunął komentarz, to mi to nic nie daje. Jutro napiszę znów, albo pojutrze znów napiszesz. I to jest tylko strata mojego cennego czasu. Więc jak dostaniesz bana, to od razu masz szlaban. Okej? Okay? Widocznie napisałeś coś niecenzuralnego, coś brzydkiego, więc dostałeś bana. I teraz też dostałeś bana kolejny raz. Jeśli napiszesz jeszcze raz z innego konta, to znów dostaniesz bana. Także nie przejdziesz. Nie ma szans. Nie przejdziesz. Twój głos nie przejdzie, ponieważ twój styl pisania jest hejterski. Wprowadzasz błąd, jeśli na przykład ktoś z moich widzów odczyta tę wiadomość, pomyśli, że ja oszukuję moich widzów przez takiego kogoś jak ty. Ja nie mogę do tego dopuścić, ponieważ ja nie oszukuję. I to nie ma nic wspólnego z konstruktywną krytyką, ponieważ ja też wiele razy konstruktywną krytyką zostałem banowany dawno temu, ale tutaj nie ma nic z tym wspólnego, ponieważ tutaj nie chodzi o konstruktywną krytykę, tylko o hejtowanie. Ty po prostu hejtujesz. Musisz to sobie uświadomić. Także jeśli ktoś nie zgadza się z tym, co ja mówię, to oczywiście może pisać. Nikt nie zostanie zbanowany ani nic z tych rzeczy. Ale jeśli hejterzy piszą i to pod taką przykrywką, że oni niby nie przeklinają, ale przemycają hejt. To jest przemycanie hejtu i nienawiści. Więc nie pieprz głupot, zapieprzyć głupotę dostałeś bana. Po prostu jesteś wulgarny. I tyle. I nie ma odwrotu. I tą drogą będziemy szli, także może na innych kanałach ktoś ma czas, żeby usuwać tego samego hejtera 10 razy. Ja nie mam tego czasu, dlatego od razu nawet nie ma usuń komentarz, tylko ban. Blokada i znikasz z tego kanału. Na zawsze. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia. Lecimy teraz z tematem. Akcja dzisiejszego filmu będzie się działa w Iranie i okolicach, a dokładniej w Cieśninie Ormus. Pan Czaputowicz chce pomagać Stanom Zjednoczonym w interwencji w Iranie, w wojnie z Iranem. Minister Jacek Czaputowicz przewodniczył wczoraj obradom Rady Bezpieczeństwa na temat Bliskiego Wschodu. W debacie wziął udział szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo, który mówił o zagrożeniu ze strony Iranu.
Sekretarz stanu USA wezwał inne kraje do przyłączenia się do operacji patrolowania cieśniny Ormus. Stany Zjednoczone podjęły wysiłki zabezpieczenia transportu morskiego w cieśninie. Do misji przyłączyła się Wielka Brytania i Bahrajn. Liczymy, że inne kraje także wezmą udział w akcji ochrony wolności żeglugi. Minister Czaputowicz wyraził przekonanie, że Polska powinna wziąć udział w operacji. Wysłanie wojsk byłoby trudne, dlatego że my nie dysponujemy odpowiednimi jednostkami marynarki wojennej, ale jakiś udział, nie powiem symboliczny, ale jakiś ekspertów z jakiejś dziedziny, myślę, że byłby możliwy. Jacek Czaputowicz podkreślił, że z inicjatywy Niemiec dojdzie do dyskusji w ramach Unii Europejskiej o wsparciu operacji patrolowania cieśniny Ormus. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. A ja jako Polak i pewnie wy jako Polacy nie zgadzacie się z tym, zatem panie Czaputowicz, jeśli pan chce jechać na wojnę albo brać udział, albo popierać Stany Zjednoczone w tej interwencji, to proszę się ubrać w mundur i jechać. Ja jako Polak i wielu Polaków nie zgadzamy się z tym i powinna zostać przeprowadzona debata publiczna, głosowanie, referendum, czy Polacy się zgadzają na to. Moi drodzy, to tak małymi kroczkami. Przyjedzie Trump do Polski, Polacy będą w wielkiej euforii, będą pokazywać w telewizji, w mediach wszystkich, jacy to są nasi przyjaciele, a powiem wam szczerze, że tak przeciętny Amerykanin to nawet nie wie, gdzie Polska leży. On Poland myśli, myli nas z Holandią i nie jest żadnym naszym przyjacielem. My nie jesteśmy żadnymi przyjaciółmi Amerykanów, Ameryki. Ameryka nas nie kocha, ponieważ jesteśmy małym państewkiem. To tylko w mediach to mówią, że jesteśmy jakimś wielkim partnerem. Nie jesteśmy żadnym partnerem, jesteśmy po prostu takim przedupaskiem małym. I to trzeba sobie uświadomić. Tutaj ja wam zaraz pokażę coś. Ja wam zaraz coś tutaj w pierwszej części o jednym, a w drugiej części o drugim. Przebywający w Stanach Zjednoczonych minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska nie dysponuje jednostkami marynarki wojennej, które mogłyby uczestniczyć w patrolowaniu cieśniny Ormus. Szef polskiej dyplomacji wyraził jednak przekonanie, że nasz kraj powinien się przyłączyć do prowadzonej przez USA misji w inny sposób. Minister Jacek Czaputowicz przewodniczył we wtorek obradom Rady Bezpieczeństwa na temat Bliskiego Wschodu. W debacie wziął udział szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. Mike Pompeo to jest ten pan, który w lutym podczas konferencji antyirańskiej powiedział, że Polacy muszą jednak się zmobilizować, bo te 447 to jednak tam gdzieś czeka na nich. A teraz 88, o czym zrobię materiał, tam dopiero będą jaja. 88 senatorów napisało do niego list, do pana Mike'a Pompeo, a teraz pan Jacek Czaputowicz pojechał się spotkać z panem Pompeo. Ciekawe, jaki temat poruszać. No, Stany Zjednoczone podjęły wysiłki zabezpieczania transportu morskiego w cieśninie Ormus. Do misji przyłączyła się Wielka Brytania i Bahrajn. Liczymy, że inne kraje przyłączą się do ochrony wolności żeglugi, powiedział Mike Pompeo, do wolności praw człowieczych, ludzkich w Jemenie, w Palestynie. Może tam byście skierowali swoje brygady. Wysłanie wojsk byłoby trudne, ponieważ nie dysponujemy odpowiednimi jednostkami marynarki wojennej, mówi Czaputowicz. Ale udział ekspertów z jakiejś dziedziny, niekoniecznie symboliczny, a właśnie, myślę, że byłby możliwy. Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę, że z inicjatywy Niemiec dojdzie do dyskusji w ramach Unii Europejskiej o wsparciu operacji patrolowania cieśniny Ormus. Minister podkreślił konieczność zachowania wspólnego frontu wobec tej tutaj sprawy. I teraz tak, słuchajcie, bo to ma swój drugi koniec. Jak podaje to Defense 24, to jest bardzo solidny portal, to nie jest plotek. Polskie okręty mogą popłynąć do cieśniny Ormus. Tam jest dużo przecieków z Ministerstwa Obrony Narodowej, więc czytam. Według agencji Reuters Polska wskazuje i wykazuje chęć przyłączenia się do kierowanej przez Amerykanów misji wojskowej w celu ochrony cieśniny Ormus przed Iranem. Nie wiadomo jednak, kiedy ma zapaść taka decyzja i co Polska może zaoferować jako pomoc. Czyli Polska wykazuje taką pomoc, żeby się przyłączyć do atakowania Iranu.
do atakowania Iranu, przepraszam. Agencja Reuters oparła swój komunikat opublikowany 16 sierpnia bieżącego roku na informacji otrzymanej od rzeczniczki Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, która miała stwierdzić, że z polskiego punktu widzenia działania na rzecz ustabilizowania tego regionu były uzasadnione. Polski MSZ wyjaśnił, że na ostateczne decyzje trzeba będzie poczekać do momentu ustalenia, w jakiej formie Polska mogłaby przyłączyć się do takiej inicjatywy. Czyli oni po prostu już sobie ustalają. Tutaj nie chodzi o to, czy Polska się przyłączy, tylko o to, czy w jakiej roli Polska się przyłączy. Czyli decyzja już została podjęta, że Polska się przyłączy. Czyli Polska będzie brała udział w interwencji antyirańskiej, czyli po prostu rozwalimy nasze wszystkie dobre relacje z Iranem, jakie mieliśmy w imię nie wiem czego, tutaj 447 nam zrobią i będzie jazda. Polski rząd postąpiłby wtedy inaczej niż niemiecki, który jeżeli miałby wziąć udział w działaniach w cieśninie Ormus, to w misji europejskiej, a nie kierowany przez Stany Zjednoczone. Według kancelarii Angeli Merkel przyszła strategia w tej sprawie ma być omówiona pod koniec sierpnia bieżącego roku na nieoficjalnym spotkaniu europejskich ministrów spraw zagranicznych i obrony w Finlandii pod koniec tego miesiąca. Sprawa dla Polski jest o tyle trudna, że ze względu na stan swoich sił morskich może się skończyć tylko na deklaracjach. O ile bowiem w interwencjach w Afganistanie i w Iraku Polacy mogli wesprzeć Amerykanów żołnierzami wojsk lądowych, specjalnych i sił powietrznych, o tyle w przypadku działań typowo morskich polska marynarka wojenna utraciła już swoje zdolności ekspedycyjne. O kurczę, ojojoj. Tymczasem jeżeli myśli się o zabezpieczaniu ruchu tankowców w cieśninie Ormus, to konieczne są do tego okręty zdolne do obrony tych jednostek, zarówno przed atakami z wody, jak i z powietrza. To jest nieprawdopodobne. Polacy będą więc mogli wysłać jedynie swoich komandosów do operacji. To jest nieprawdopodobne. Będą mogli wysłać swoich komandosów. Czyli tak, szykujcie się na to, że będzie tutaj wizyta Trumpa. Trump miał jeszcze jechać do Danii, ale nie pojedzie, odwoła, bo on chciał kupić od Danii Grenlandię. A Dania powiedziała, spadaj. I założę się, że gdyby to była Polska, to oczywiście Polska by mu sprzedała tę Grenlandię. Bo co? Przecież to Trump pytał. Czyli można już oficjalnie powiedzieć i potwierdzić to, że Polska będzie brała udział w interwencji amerykańskiej, bądź tak tylko sobie powiedzą, europejsko-amerykańskiej, to będzie interwencja amerykańska w Iranie. Cieśninie Ormuz, ale to już się wiąże całkowicie z Iranem. Czyli rozwalenie kolejnego państwa, zaprowadzanie demokracji i będzie to co w Libii. Co jest teraz w Libii? Co jest w Libii? Popatrzcie na Libię, co się dzieje. Dobra, moi drodzy, informacja dnia. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam bardzo miłego dnia, nie denerwujcie się, nie przejmujcie. Cześć!